Jak widać, łuk refleksyjny o sile naciągu około 25 funtów nie dał rady przebić tarczy na wylot z dystansu około 30 metrów. No fakt faktem, że to jest naprawdę gruba tarcza, ona służy do przechwytywania strzałów wystrzeliwanych przez łuki bloczkowe. W związku z powyższym no, trudno tutaj jakby znaleźć punkt odniesienia. Natomiast a jak z tą próbą poradzi sobie bloczkowy łuk myśliwski? Ten łuk został wyprodukowany przez jedną z amerykańskich czołowych firm, potentata na rynku właśnie takich zabawek. Z siłą naciągu przekraczającą 60 funtów ten łuk potrafi posłać strzałę z prędkością około 0,3 macha, jakieś 320 km na godzinę. Jest to naprawdę groźna broń. To był dystans około 70 metrów. Teraz przejdę jeszcze kawałeczek dalej na dystans mniej więcej 90-100 metrów i zobaczymy, jak strzały z poszczególnych odległości penetrowały tarczę. To był dystans przekraczający 100 metrów. Przyznam, że sam jestem ciekawy, jak głęboko strzała wbiła się w tarczę w porównaniu do jej koleżanek wystrzelonych ze znacznie bliższych dystansów. No, chodźmy, zobaczymy. Zakładam, że nie wiem, penetracja powinna być znacząco mniejsza, aczkolwiek coś mi mówi po dźwięku, jaki te strzały wydawały, że wcale tak być nie musi. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony i to dosyć mocno, ponieważ byłem przekonany, że strzały wystrzelone z bliższego dystansu będą miały znacząco większą penetrację niż strzały wystrzelone z odległości, bo nie było trzykrotnie dalszej. To jest strzała wystrzelona z odległości 30 metrów, te dwie z odległości 70 metrów, natomiast te dwie i tamta do góry z odległości przekraczającej 100 metrów. No różnic jak widać specjalnie dużych nie ma. Przyznam szczerze, zastanawiające. Jakie wnioski można wysnuć z niniejszego eksperymentu? No, dosyć oczywiste bym powiedział. Wniosek numer jeden brzmi: mocniejszy naciąg, szybsza strzała, tym energia kinetyczna tej strzały jest większa. Natomiast sama siła przebicia nie maleje aż tak bardzo, jak wydawałoby się w teorii. Ze znanego wszystkim wzoru na energię kinetyczną, czyli iloczynu połowy masy kwadratu prędkości, wynika, że tak naprawdę to prędkość jest właśnie tym kluczowym elementem. W dystansach, na których tutaj strzelałem, strzała wbrew pozorom wcale tak bardzo swojej prędkości, ergo energii kinetycznej nie wytraca. Jest jednak dość istotna różnica między strzelaniem przez żołnierzy oblegających zamek, a moją dzisiejszą próbą czy eksperymentem. Mianowicie taka, że żołnierze oblegający zamek strzelają pod górę. Pytanie brzmi, jak strzała wytraca energię kinetyczną właśnie w takiej trajektorii. Ale o tym następnym razem.